Ale ten samochód raczej dla dekoracji. Na pewno nas nie będzie konwojował. I mamy nadzieję, że nam się uda uciec. Jak im uciec? Gdzie im uciec? Lepszy niż schabowy. A faktycznie niedźwiedź kupił mi samoski. Chciałabym powiedzieć, że mieliśmy spokojną noc, ale niestety noc nie była spokojna, dlatego że dookoła było pełno psów, które szczekały i nasze psy ujadały całą noc, więc po prostu była jakaś jedna wielka masakra. Tutaj, jak widzicie, znowu jesteśmy na takim podwórku, które akurat wyjątkowo jest czyste, ale toaleta jest taka, że po prostu ja nawet nie będę pokazywać, bo ja nie chcę tam nogi wstawiać, po prostu się pakujemy i uciekamy. Mamy wściekłe psy. Jeny, może się wreszcie zmęczyły. Dobra, psy steroryzowały całą jednostkę, kurczę, bo wszyscy się pochowali. Cicho, Bela, Bela, cicho bądź. Bela. Popatrz, jak oni stoją za drzwiami. Oni się wszyscy pochowali, bo się boją. Normalnie nasze psy steroryzowały całą komendę policji. Stoją tam za drzwiami. Nie no, to straszna męka jest dla naszych psów i dla nas też. Dojechaliśmy tutaj do pierwszego checkpointu, dosłownie 5 minut drogi może od tamtego miejsca, w którym żeśmy spali. Generalnie powiem wam, że jesteśmy zmęczeni, niedomyci, w aucie brudno, psy niewybiegane, trochę kurczę, już szajba im bije. No nie, naprawdę, ta stacja, powiem wam szczerze, że mnie dobiła. Jak do tej pory jakoś dzielnie to wszystko znosiłam i mówiłam, że mi nie przeszkadza, tak już mi to teraz zaczęło przeszkadzać. To podwórko było czyste i tak dalej, za mało miejsca, te wiecie, jak ja gotuję, jak przyjeżdżamy, oni wszyscy się stoją na głowie, to naprawdę jak chcesz z ludźmi pogadać, to jest ok, ale jak już chciałbyś być sam, a oni wszyscy są dookoła, to już jest trochę mało wesoło. I dobiła mnie ta łazienka tam, bo po prostu było skandalicznie po prostu. I jeszcze nie było wody w tej łazience, no to my mamy swoją wodę, nagrzeliśmy sobie wodę i wiecie, do wiadra, ale wiecie, no to jakie to jest mycie, kurczę.
polać się kubeczkiem, gdzie po prostu, gdzie my możemy wziąć sobie prysznic, tak? Bo żebym ja nie miała warunków. Tak, no i... A my mamy prysznic i ja bym chciała wziąć prysznic, po prostu spać w miejscu, gdzie ja mogę po prostu fajnie sobie się umyć, psy wybiegać, wyspać się dobrze. Jestem niewyspana, więc marudna dzisiaj będę. No i z tego, co się orientujemy, oni teraz chcą wszystkich turystów eskortować do Islamabad, a to jest jeszcze kawał drogi, to znaczy, że my byśmy jechali 3-4 dni tą eskortą. Natomiast dzisiaj będziemy przekraczać granicę Beluczystanu i kiedyś ta eskorta była tylko do Beluczystanu i my planujemy po prostu się zerwać, bo wiemy, że inni też tak robią, że po prostu im uciekają i mamy nadzieję, że nam się uda uciec. Tak więc zobaczymy, jak to będzie. Wow! No popatrzcie na tą stację, jaki mają samochód. Po drodze mieliśmy jedną zmianę. Ale ten samochód raczej dla dekoracji, na pewno nas nie będzie konwojował. Jedziemy szybko, zanim się rozmyślą. Normalnie odwrócił się i poszedł. O, bo on był sam i po prostu on był sam. Wow. Jesteśmy wolni. Normalnie jakby czytali w myślach. My tu już jedziemy i cały czas się zastanawiamy, jak im uciec, gdzie im uciec. A on po prostu zatrzymał się i mówi, jedźcie. Po prostu wiemy, że dla nich to też jest problem, bo dla nich to jest odpowiedzialność. Ale to potem pogadam na spokojnie. O, super. No, krótko trwała nasza radość, bo po drodze dogonił nas inny samochód i teraz nas eskortuje jakiś kolejny samochód policyjny. Bez zatrzymywania, po prostu nas wyprzedził i teraz cały czas jedzie przed nami. Wygląda na to, że żeśmy za szybko się ucieszyli. Nie, no. Czyli dalej nas eskortują. Co się stało? Zepsuł się, nie wiadomo co się stało, ale dalej będziemy podróżować w ten sposób. Dobra, jedziemy. Czekaliśmy tutaj moment, bo nie było Sorena i się okazało, że zepsuł mu się motor. Po prostu się zatrzymał, on sam nie wie co się stało. No właśnie, bo on teraz tak przyspieszył. No i może dobił ten swój motorek. Nie wiemy. Dobra, ja jestem głodna. Będę wyjadać moje ostatnie słoiki. Tak więc heja, fasolka.
I wiecie co? Właśnie bardzo trudno jest nam przejeżdżać przez takie miejsce jak tutaj. Świeże banany, pomarańcze, różne inne rzeczy, warzywa. A my nie możemy się zatrzymać i zrobić zakupów. Spróbuję wam pokazać, słuchajcie. I tutaj jak widzicie już zakładam sobie kaptur. Bo właśnie w takich miejscach, gdzie jest dużo mężczyzn, oni faktycznie się przyglądają. Natomiast jak się założy ten kaptur, to jakby jest dla nich taki sygnał, że wiecie, że po prostu no nie patrz się na mnie. I z reguły się odwracają, ale nie zawsze, ale to nie szkodzi. Co? No, jest folklor. Policja przegania gapiów. A tutaj przed chwilą był taki ładny chłopaczek. Teraz sam się schował. No właśnie chciałam ci powiedzieć, weź kup banany. Nie wiem o co chodzi, czy tu będziemy stać, czy oni się sami nie mogą zdecydować co dalej, ale proszę kup chociaż banany i te, no przynajmniej banany. No, no chociaż sypujemy świeżych bananów. No, fajny folklor. A w ogóle muszę wam powiedzieć, bo właśnie pewnie większość nie wie, że my byliśmy już w Indiach, więc jakby to nie są dla nas obce klimaty, więc my już jakby, my w ogóle lubimy takie klimaty. No. Bananki. Tutaj mają takie fajne małe banany i te banany są o wiele smaczniejsze niż te duże. Tak więc super. No fajnie. No teraz mogę czekać. Niedźwiedź gasił silnik, to znaczy, że postoimy. No na pewno teraz ta awaria motorka trochę skomplikowała sytuację. A wczoraj miałam dostęp do Wi-Fi na tej stacji policji i muszę wam powiedzieć, że też właśnie pooglądałam to, czego nie możemy pooglądać. O, niedźwiedź coś kupił! Street food, Pakistani take away, mate. Wow. No, ty, as fresh as fish. Ty pierwszy. Kurwa, ospę, fuck face. No to ja nawet nie zobacz, jak ładnie zapiekana. Ojejku. Ale ja nie będę próbować, bo jak super ostre. Jak ty mówisz, że ostre, to znaczy, że ja już nie zjem. To jest normalnie chili zapiekane w cieście. Tak, fajka. Kupiłeś mi samosa. You are sick? Going. We go. No, we'll go to Sakur. Dobra, oh, jedziemy. Merci. Super. Okay. Thank you. Tak więc faktycznie niedźwiedź kupił mi samoski. A on miał chili, która jest zapiekana w cieście. Jedziemy. Dobra, już cię wyciągam. O Jezu, ale pali pysk. Ale szczęśliwy. Patrzcie, jak to niewiele niektórym niedźwiedziom do szczęścia potrzeba. Tutaj przywieźli go do warsztatu. To już widzę o co chodzi. Jeden, ale tutaj głośno. Mam nadzieję, że będzie cokolwiek słychać. Tak więc Sorena przywieźli tutaj do warsztatu, żeby zobaczyć, czy da się naprawić ten motor na miejscu. I nie wiem teraz. I ktoś znowu idzie się poprzyglądać. Ale fajnie. Ale wiecie co? Ja raz jeszcze powiem, że nam bardzo nie przeszkadza, że nam się przyglądają, bo my też się im przyglądamy, naprawdę. Oni są fajnie wyglądają, mają inny kolor skóry, mają ładne ubrania. Fajnie tak sobie popatrzeć na siebie nawzajem. Dobra, pakują go i jedziemy z nim. Aha, czyli nie da się naprawić, zapakują go z powrotem na pakę i jedziemy. Super. Ale faktycznie muszę potwierdzić, że w Pakistanie 90,
8% ludzi na ulicy to są mężczyźni i chłopcy. Kobiety to jest naprawdę duża rzadkość. W dużych miastach jest więcej kobiet na ulicach, natomiast w takim małym miasteczku jak tu nie ma ani jednej kobiety po prostu. W ogóle zero. Fajnie. Ach. Lepsze niż schabowy. I 100 razy zdrowsze. Wow. Prosto z oleju. W życiu czegoś takiego dobrego nie jadłem. Nie, o Jezu, fuck. I'm staying put, mate. Just for fucking food. O Jezu. A tam ci też uciekają, nikt nie chce iść pomóc. No wołają ludzi z ulicy, to już. Ja. Nikt nie chce dźwigać. Dobrze, według mapy tu powinien być ostatni checkpoint, aczkolwiek to jeszcze nie jest granica z Beluczystanem, ale powinna być to ostatni checkpoint. No, nawet tutaj jest taki napis goodbye przed nami. Napisane jest rząd Beluczystanu, żegnamy. Tak więc mamy nadzieję, że będziemy już za chwilę wolni. Nie wiem, tak nas kochają, że nas nie chcą wypuścić. Nie możemy się rozstać, kurwa. Nie chcą nas wypuścić, naprawdę. O matko, tak więc tam za nami przekładają ten motorek na kolejny samochód
i mamy jechać dalej. No. Do tego Sukur, do miasta, do którego chcemy dojechać teraz, to już jest ile? Ze 100 km? No, już może ze stówkę. Nie. Może mniej, może no, więcej. Jesteśmy w Pakistanie. Everything is irrelevant. No, fajnie było, ale ten... Nie, Tobi? A bardzo ja bym chciała dzisiaj, żebyśmy kupili kartę SIM. A podobno chyba do 3 godziny są sklepy. Dzisiaj jest idealny dzień, bo jest sobota, czyli tutejszy poniedziałek. Więc na pewno wszystko jest otwarte. Ale może tylko do 3, tak więc... A która jest teraz godzina w ogóle? 12. No. To przy pakistańskim tempie nie wiem, czy zdążymy. No to w tej chwili oficjalnie przekraczamy granicę Beluczystanu. Tutaj jest ten ostatni checkpoint, który żeśmy mieli. No i teoretycznie powinniśmy być wolni, ale życie to nie teoria. To chyba tutaj oficjalnie jest koniec tamtego regionu, bo tutaj właśnie było, był napis witamy w dystrykcie CD, czyli kolejny dystrykt. Tutaj jest jakiś checkpoint, ale jedziemy dalej. Jak widać, mamy kolejną zmianę. Na tamtym poprzednim patrolu to po prostu nikt praktycznie nie mówił po angielsku, więc nic nie można było się dopytać. No i znowu paszporty i tak dalej. Dzisiaj taka pogoda jest właśnie bardzo zamglona. No i mamy kolejną zmianę. Nie no, ja już nie tego dzisiaj działam. Dzisiaj nie śpię na kurwa komendzie, ja na kurwa w dupie. No, oboje mamy. Mamy już dość. Bez przesady. Czekałam, gdzie ta karetka, w ogóle nie zauważyłam. A taka była mała. No, nie zauważyłam w ogóle. No to dobra. Hop, siup, zmiana dup. Jedziemy dalej. Wypasie to chyba najlepszy samochód w konwoju, jaki mieliśmy nie, do tej pory. Ale nowy, to jeszcze nie rozwalony. Zobacz, jaki ma rozwalony ten samochód. Nie, i dalej jedzie i, no, i dalej go będą naprawiać chyba. Znowu następny samochód i znowu zmiana będzie. Czy 10 km dosłownie.
No to wszystko zajmuje czas, zanim... Chodź, to tam pojedziemy, wyrzucimy. No to chodź, weź tam. Ja też muszę iść do toalety. Ja tutaj na pewno nie pójdę, bo jest pełno ludzi. Daleko nasza wolność nie potrwała, bo do następnej kontroli... Mów! No, so let's go! Mów! Niedźwiedź się strasznie wkurzył, a on jak się wkurzy, to już kurwa nie ma żartów. Naprawdę, to jest jakaś masakra. Tamci mówią, że już można, bo jak widzą, że się denerwowałeś, mówią, że można, a za chwilę mówią, że nie można. Ja nie wiem, komu wierzyć tutaj. Oni wszyscy nakręceni są. Ale tu z tymi to się na pewno nie dogadamy. Z tymi na pewno nie. No co oni? Oni tylko wykonują rozkazy. To co oni mogą? Zaraz nas wezmą na jakąś najbliższy posterunek policji, zamkną, żebyśmy cicho siedzieli i tyle. Oj, się skończy. Teraz to już nigdzie się nie zatrzymamy. Ale przynajmniej tamtego żeśmy się pozbyli. A gdzie tam się pozbyli? Zaraz wszystkich razem nas wpakują. Nie, tamten do hotelu na pewno jedzie. Motorek ma zjebany.
No i co z tego? A jutro i tak nas wszystkich razem wezmą i będziemy jechać dalej. Ja jutro nigdzie nie jadę. Muszę iść do miasta, tutaj wszystko załatwię. I wiecie, my już po prostu, nasza cierpliwość się jakby, nie powiem nawet kończy, tylko ona się skończyła. Dlatego, że my już tydzień czasu w ten sposób jedziemy. A teraz te pierwsze dwa dni były bardzo sympatyczne. Były postoje, spokojnie pytali się nas, czy chcemy jechać dalej. Wiecie. A ostatnie dwa dni to jedziemy od rana do nocy, po prostu o 8 rano, że my nawet jeszcze żeśmy nie zdążyli śniadania zjeść. Ja jem śniadanie dosłownie po drodze w samochodzie. I jedziemy cały dzień aż do późna wieczorem. W ogóle się nie zatrzymujemy. Wczoraj to już psy to naprawdę mało co na głowę nam tutaj nie wyszły. I potem przyjeżdżamy do brudnej stacji, gdzie ja nawet nie mogę się wykąpać. I to już nie jest fajne. To było fajne, jakby odpowiednie warunki. Jak już oni się tak upierają, że musi być ten konwój i że nie możemy sobie sami przez Pakistan jechać, to muszą zapewnić odpowiednie warunki. A jak te warunki nie są zapewnione, no to sorry, no to my nie jesteśmy jakieś zwierzęta, że nas tak będą po prostu przerzucać od jednego patrolu do drugiego. Co to jest? Zdjęcia. Okej, okay, jedziemy. Nie, przepraszam, jeszcze takie zdjęcie nie było. Oj, robię, o ja pierdolę. Tak? O ja. Jesteś zadowolony? Kurwa. Wyparzy twój niewyparzony język? Nie. Nie, za mało, no za mało. Daj mi, I've got another one. Dobra, już cię wyciągam. O Jezu, ale pali pysk. Ale szczęśliwy. Patrzcie, jak to niewiele niektórym niedźwiedziom do szczęścia potrzeba. A jednak to ich pakowanie naprawdę, no... A, bo przez ten, na tym, na krawężniku. No nie wiem, no ale to... Nieważne. Jeśli wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy.